Oczywiście tak samo jak każde urządzenie, również i tachograf może się popsuć. Dlatego wtedy tutaj otwieram szufladę, tu się znajduje rolka z papierem. Jak się wymienia rolkę, jak braknie papieru, to często znajduje się tam, o, w niektórych rolkach papieru, niektóre rolki papieru są nawinięte na taki rulonik plastikowy. I czasem tam najpierw trzeba wyjąć ten rulonik, a potem dopiero włożyć rolkę. I z tyłu na papierze jest taki diagram. I tutaj są zaznaczone od góry jazda, motki, dyspozycja i odpoczynek. U góry są godziny i w zależności od tego, co się robiło, na jakiej się w pozycji znajdował pracownik, zaznaczam sobie na odpowiedniej wysokości. Przykładowo o 2:30 zacząłem jazdę, czyli zaczynam kreskę robić tutaj w tym na wysokości jazdy. A wcześniej stałem, czyli jadę kreską po pozycji, że spałem, do 2:30, wjeżdżam na samą górę, na jazdę, zaczynam jazdę i od 2:30 przykładowo jadę do 5:30, czyli 3 godziny i się zatrzymuję, czyli o 5:30 zjeżdżam z powrotem na łóżko, no chyba, że zaczynam pracę, to o 5:30 zjeżdżam kreskę niżej i jadę tyle, ile pracowałem. Od 5:30 załóżmy do 7:00 kreskę, do 7:00 pracowałem, zaczynam przykładowo jazdę, a niekoniecznie, może zacząłem odpoczynek, zjeżdżam kreską do dołu, na pauzę i jadę już do końca przerwy dalej. I tak po kolei wszystko można zaznaczyć sobie długopisem. Oczywiście nie cały czas. To jest tylko na wypadek popsucia się tachografu, a okres, jakim można w ten sposób dokumentować swój czas pracy, jest określony odgórnymi wytycznymi.